zbliża się jesień i przybywa też w związku z tym potrzebujących osób. Dlatego dzisiaj o tym, jak pomagać i kiedy pomagać, w jaki sposób możemy my dołożyć swoją cegiełkę, porozmawiamy z Sylwią Niemirowską, prezes zarządu Bractwa Miłosierdzia Brata Alberta. Dzień dobry, witam wszystkich. Cóż, pani Sylwio, no tak jak powiedziałem, zbliżamy się do jesieni, temperatury będą spadać. Zakładam, że w związku z tym będzie też przybywać osób, które będą potrzebować pomocy. No i wy tą pomoc niesiecie, no tak naprawdę cały czas. Mhm. Tak, to prawda. Bractwo Miłosierdzia Świętego Brata Alberta codziennie niesie pomoc. W kuchni Brata Alberta od poniedziałku do piątku przyjmujemy potrzebujących. Każdy, kto jest głodny, nie wyjdzie od nas głodny, tylko wyjdzie najedzony. I to jest tak, że zaskakujące dla nas jest to, że potrzebujących przybywa z dnia na dzień. Naprawdę my dorabiamy zupy, dorabiamy posiłki i jeszcze nie ma takiej pełnej jesieni, to jest początek dopiero jesieni. Natomiast pani Ania z kuchni no właśnie zgłasza nam takie informacje, że w zasadzie od kilku tygodni codziennie są dorabiane posiłki i to jest bardzo dużym zaskoczeniem dla nas, no bo my codziennie pomagamy tym ludziom, więc jesteśmy w stanie ocenić, ile codziennie będzie posiłków wydawanych, natomiast no teraz nawet nas to zaskakuje. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, przygotowujemy się już do sezonu ogrzewania, bo od 1 października rusza ogrzewalnia na Dolnej Panny Marii. Także szykujemy się, już jest wszystko odmalowane, gotowe. Natomiast pytał pan, panie redaktorze, czego potrzebujemy. To potrzebujemy takich rzeczy jak koce, pościele, ponieważ na ogrzewalni ludzie potrzebujący się zmieniają. To jest tak, że korzystają różnie. Jedną noc są dwie, ale czasami tydzień, dwa czy trzy. I rzeczywiście nasze potrzeby są duże w tym zakresie. Właśnie codziennie, znaczy po każdej osobie zmieniamy pościel i brakuje tej pościeli. Po prostu brakuje pościeli, brakuje kocy. Czy już możecie ocenić, że ten sezon kolejny, no zimowy, jesienno-zimowy będzie, no nie wiem, jeszcze trudniejszy i będzie jeszcze więcej osób potrzebujących? No sądząc z tego, że w kuchni Brata Alberta coraz zwiększa się liczba potrzebujących, to sądzimy, że rzeczywiście tych potrzebujących będzie więcej. I naszym dużym zaskoczeniem też jest to, że przybywa seniorów. Generalnie to nie są tacy ludzie stereotypowo bezdomni, stereotypowo w potrzebie, tylko to są seniorzy, którym po prostu brakuje po wykupieniu leków. Część leków oczywiście jest za darmo dla seniorów, natomiast duża część nadal jest płatna, więc po opłaceniu leków, po wykupieniu leków, po opłaceniu rachunków im brakuje po prostu na życie. No więc jak my na przykład możemy pomóc, no bo tak jak pani mówi, seniorów przybywa. Czy my mamy, że tak powiem, możliwość dostarczyć do was na przykład jakieś produkty z długą datą przydatności? No poza tymi kocami oczywiście, czy to może jeszcze w jakiś inny sposób? Zdecydowanie pomoc jest potrzebna i to, czego potrzebujemy nadal, to mamy piwnicę, w której gromadzimy potrzebne produkty, takie właśnie długoterminowe płody rolne, typu ziemniaki, buraki, marchewki, pietruszki, bo potrzebujemy tego, żeby te posiłki, które wydajemy w kuchni Brata Alberta, były takie pełnowartościowe, zbilansowane, żeby móc ugotować taką bardzo treściwą zupę albo treściwy jednogarnkowy obiad. Więc cały czas zbieramy tego typu darowizny i o nie bardzo prosimy. Kolejną rzeczą, o której właśnie może mało kto wie w Lublinie, my prowadzimy bar mieszczański. Na Zielonej 3 każdy mieszkaniec, no nie tylko mieszkaniec Lublina, ale również bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają zwiedzać Lublin, można u nas zjeść na Zielonej 3 przepyszny domowy obiad. Można skorzystać z wrobów garmażeryjnych, naprawdę pierogi przepyszne robimy.
i cały dochód z kuchni, znaczy z baru mieszczańskiego jest przeznaczany na pomoc potrzebującym. Jak rozumiem, to nie jest autoreklama. Pierogi obiektywnie są przepyszne, więc właśnie, czy w takim razie możemy przyjść, zjeść przepyszne pierogi i tak naprawdę skorzystać też i dla siebie, i jednocześnie tym pomóc osobom w potrzebie. Tak, zapraszam serdecznie pana redaktora na testowanie. Myślę, że skorzystam. Tak, nasze obiady rzeczywiście są bardzo smaczne, takie domowe i pierogi rzeczywiście są przepyszne. No moim, pewnie subiektywnym zdaniem, bo każdy ma inny smak, no moim faworytem są pierogi ruskie, zaraz na drugim miejscu pierogi z kapustą i grzybami. No cóż, w takim razie my wiemy już, jak możemy pomóc, a jak ta praca wygląda no, z waszej strony, no bo zapewne różni się teraz ta właśnie w przygotowaniach do jesieni czy w zimie, praca będzie się różniła od tej, którą prowadzicie, no, kiedy jest ciepło, w wakacje, w lecie. Mhm. Znaczy tak, zdecydowanie będzie się różniła w tym sensie, że będzie więcej potrzebujących, więc będziemy po prostu więcej pracować na ich rzecz. Natomiast to nie jest tak, że my w lecie próżnujemy i oczywiście też chodzimy na urlopy i odpoczywamy, żeby nabrać energii na jesień, na zimę. Natomiast my się już przygotowujemy w okresie letnim na sezon zimowy, tak, na sezon jesienno-zimowy. Także jesteśmy gotowi przyjąć osoby potrzebujące, przyjąć więcej osób potrzebujących. Natomiast jesteśmy gotowi dzięki Państwu, dzięki ludziom dobrego serca, bo Bractwo Miłosierdzia Świętego Brata Alberta przede wszystkim utrzymuje się z darowizn, darowizn rzeczowych, darowizn finansowych. I to jest, i tak naprawdę to wszyscy pomagamy, tak? My tylko jesteśmy przekazicielem dobra, tego, którzy dają ludzie dobrego serca. Staje się, że miejsca zawsze, no cóż, są ograniczone, tak? Bo jest jakaś konkretna ilość łóżek, czy konkretna ilość miejsca w pomieszczeniu, ale zdaje się, że od was jeszcze, u was jeszcze takiego miejsca nigdy nie zabrakło, choćby było pełno. Tak, to prawda, bo zdecydowanie przyjmujemy każdego, tak? Każdego przyjmujemy i rzeczywiście nikt od nas, pomimo tego, że mamy w ogrzewalni mało miejsc, bo tylko 30, natomiast my w okresie jesienno-zimowym nawet 50 osób u nas jest w ogrzewalni i to jest tak, że my w umowie z miastem mamy tylko nocleg dla tych osób, natomiast my im wydajemy również śniadania i kolacje, bo sobie nie wyobrażamy, że ktoś, kto przychodzi zmarznięty, nie dostanie posiłku. Także zdecydowanie też dbamy o te pierwsze potrzeby tych osób. Czy ludzi dobrej woli, wolontariuszy przybywa? Zdecydowanie ludzi dobrej woli przybywa, wolontariuszy też przybywa. Właśnie, jeżeli ktoś też czuje taką potrzebę, to też może się do nas zgłosić na wolontariat. Wolontariusze są, jakby świadczą nam pomoc, znaczy wszystkim nam pomoc, akcyjnie, ale też są tacy wolontariusze, którzy no, codziennie pomagają nam, także to jest niesamowite. Wystarczy przyjść do biura i się zgłosić? Tak, wystarczy przyjść do biura, się zgłosić i na pewno też oczywiście to jest tak, że my rozmawiamy z każdym wolontariuszem, jakie ma możliwości czasowe, jak chce pomagać, także myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie naprawdę. No cóż, w takim razie mam nadzieję, że tych wolontariuszy będzie przybywać, no i oby tych osób, które są w potrzebie, było coraz mniej, no bo to by oznaczało, że jest coraz lepiej z nami chyba jako społeczeństwem, więc takie moje życzenie, myślę, że podzielane przez wszystkich i ja w takim razie dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję serdecznie.